Hej siemaneczko, jestem Abra i witam na moim dodatkowym kanale Abra Games. Dzisiaj, moi drodzy, jak sami widzicie, w ogóle jakby coś tu się pozmieniało, od tego zacznijmy. Jakby chciałbym zrobić odcinek, jak robię parę ważnych rzeczy i patrzę na parę ważnych rzeczy, ale słuchajcie, zacznijmy od tego, że jakby co tu się wydziało? Dlaczego, słuchajcie, tutaj jest pusto? Nie, naprawdę, tego nie rozumiem. Tutaj były drzewa, różne jakieś rzeczy, tutaj stał chyba jakiś domek, a powstało, nie wiem co to, chwila, prezencik powitalny od Maciocha dla Bobo. Dobra, to jest jakiś prezent, ej, ale naprawdę, słuchajcie, co to się, dlaczego tu jest tak pusto? Tutaj była masa, słuchajcie, drzew, ale okej, w każdym razie, słuchajcie, podobno Macioch stworzył dla mnie i dla Bobo domek zastępczy. Bo jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek na kanale Abra Minecraft, to wiecie, że Bobo wysadził cały mój dom. Jakby, znaczy w sumie to ja z nim wysadził. Już nieważne, kto wysadził, po prostu nie mamy domu. I Macioch stwierdził, że okej, on teraz nam pomoże i zrobi nam domek. Dlatego dzisiaj na pewno sobie go obczajmy. Na pewno, słuchajcie, obczajmy sobie jeszcze tajną bazę, którą robiłem na live. Jeśli tego nie oglądaliście, to fajnie by było, żebyście sobie oglądali ten film do końca, bo tam po prostu będzie trochę się działo jakby dzisiaj, bo pokażę wam coś, czego pewnie jeszcze nie widzieliście, bo nową bazę zrobiłem. I tylko przypomnę, że jeśli ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrybowania tego kanału oraz do dzwoneczkowania, dlatego że filmy i live są tutaj codziennie, więc jeśli lubisz Minecraft Survival, to po prostu jest to kanał dla ciebie, a oglądanie do samego końca bardzo mi pomaga. I też przypominam, że jakbyś chciał mieć taką kozacką bluzę, ja akurat na sobie mam bluzę, tak, szarą, długą. Albo chciałbyś mieć jakiś inny gadżet z mojego sklepu z innym wzorem, na przykład, nie wiem, koszulkę, kubek, podkładkę, podmyszkę, poduszkę, cokolwiek, to wpadaj w pierwszą linijkę opisu na www.abra.it. Jest to mój sklepik właśnie z gadżetami. Bluzy weszły stosunkowo niedawno, są super, jak sami widzicie, naprawdę fajnie fitują, więc zapraszam bardzo serdecznie. Pierwsza linijka opisu. Dobra, moi drodzy, przede wszystkim chciałem... to jest mój domek? Przecież on taki był, podobno ma... A, dobra, tutaj jest, okej. Ty, bo słuchajcie, nie wiem, czy jeżeli oglądaliście odcinek, to właśnie wiecie, że tutaj, słuchajcie, był domek, go Bobo wysadził i zbudowaliśmy lepiankę, taką tymczasową, taką dosłownie na chwilę. Jest podpisane tunel do domu Bobo, bo to, słuchajcie, ma być domek Bobo, a tutaj miał być domek mój. I faktycznie, słuchajcie, tak zrobiliśmy, że to są nasze domki na taki jakby czas nieokreślony, bo po prostu nie wiadomo na jak długo. Póki sobie tutaj nie mieliśmy domu, to mieliśmy tutaj żyć, ale Maciuch nagrał odcinek, jak buduje dla nas dom. I faktycznie, słuchajcie, wygląda to całkiem ciekawie, bo zrobił nam dom z lodu i z dirta. Nie bez powodu, bo ja jestem największym fanem lodu na świecie, a Bobo jest największym fanem dirta na świecie i nikt mu w sumie nie mówił o tym, żeby robić taki domek, a jednak użył lodu, użył dirta, ej, mega spoko, patrzcie, tymczasowy domek Aberki i Bobo, strefa Bobo, strefa Abry, czyli jest, słuchajcie, też podzielony na dwie strefy, ej, mega. Ej, naprawdę, czekajcie, tutaj są jakieś przeniesione moje itemki, spoko, tutaj powinny być przeniesione itemki Bobo i faktycznie są przeniesione. Skąd Bobo niby miał... Coś czuję, że on mi chyba coś podkradł. Coś mi chyba podkradł, bo on nie miał prawa mieć glowstone'a. Są tutaj, słuchajcie, piecyki. Jest tutaj wycieraczka. To jest w ogóle ciekawe, patrzcie, jest normalnie wycieraczka, więc całkiem spoko. I słuchajcie, mamy też górne piętro, patrzcie. No, aha, no to niby strefa Abry, niby strefa Bobo, a jest podwójne łóżko. No bez jaj, no słuchajcie, tak być nie może. No słuchajcie, no absolutnie nie. Tutaj, słuchajcie, musimy wprowadzić małą zmianę. Czekajcie, gdzie mam te dawaniki? O, tutaj. Tutaj, słuchajcie, zamienimy sobie też. O, patrzcie, zrobimy sobie tak. Skoro oddzielnie, to oddzielnie, no nie? Ej, w ogóle patrzcie, jaki mam genialny pomysł, to zrobimy. Patrzcie na to, słuchajcie, to będzie świetny pomysł. Tutaj zrobimy coś takiego. Troszeczkę, słuchajcie, to zmodyfikuję, ale jako, że to, słuchajcie, ma być dom oddzielony, to patrzcie, zrobimy coś takiego. XD. Ale żebyśmy, słuchajcie, mogli sobie gadać, to tutaj zostawiam te krateczki. Czyli nie przejść, nie przejdziesz, ale gadać możesz, tak w zasadzie. Ej, mega spoko. I tutaj, słuchajcie, zróbmy to samo na dole. Aha, na dole nie damy rady tego zrobić. No trudno, ale w każdym razie, słuchajcie, na pewno wielkie podziękowania dla Maciocha za zrobienie takiego fantastycznego domku tymczasowego. Bo jeżeli oglądaliście dzisiejszy odcinek właśnie na kanale, słuchajcie, Abra Minecraft, to wiecie, że zaczęliśmy budować wspólny lodowiec. I on wygląda naprawdę całkiem okazale, ale dopiero zaczęliśmy go robić. Znaczy, to będzie w sumie mój lodowiec, a Bobo chciałbym, żeby mieszkał oddzielnie. Zresztą wy chcieliście, żeby Bobo mieszkał oddzielnie, bo mi to on w sumie nie przeszkadza, ale wy chcieliście, żeby Bobo mieszkał oddzielnie. Dlatego, słuchajcie, mamy już tutaj poprowadzoną aleję. Wszystko, słuchajcie, tutaj normalnie świta. Jakby, nie, naprawdę, pomiędzy tymi odcinkami dzieje się bardzo dużo rzeczy, więc polecam oglądać live, bo sami widzicie, jak gigantyczna połać lodu tutaj jest. Tego na odcinku, słuchajcie, jeszcze nie było. Zauważcie, że naprawdę, na odcinku tyle lodu tutaj nie było. Nie było, słuchajcie, takiego śniegowego drzewa i nie było tych alejek, więc naprawdę dużo, dużo się zmienia. Polecam obserwować właśnie na bieżąco kanał z dzwoneczkiem, żeby widzieć live'y.
A teraz słuchajcie, chciałbym wam pokazać moją tajną bazę. Bo tak, na live zrobiłem tajną bazę i zapytacie po co i gdzie. Jakby, bo ogólnie sprawa wygląda tak, że kiedy słuchajcie, pod moją... W ogóle tutaj nie było tego! Kto zrobił tu... Okej, okay, jakby... Przecież tego nie by... Ej, serio, przecież tutaj nie było żadnej alejki. Tutaj słuchajcie, nie było żadnego jeziorka. Ej, co to się... Ej, ja tego nie zrobiłem, to chyba Elvis musiał zrobić. Ej, naprawdę, to się słuchajcie, nieźle rozrosło. Ale w każdym razie, ogólnie, moi drodzy, ten, pod moją nieobecność, ktoś naprawił tutaj troszeczkę więzienie. Trochę je zmodyfikował. A pod moim więzieniem, słuchajcie, była tajna baza. I chciałbym ją dzisiaj na pewno odszukać, pewnie mi się... Jak ja mam ją odszukać, jak ona jest pod... naprawdę. Czekajcie, ona słuchajcie, była gdzieś... Tak na oko, ona była mniej więcej gdzieś tutaj, więc możemy, słuchajcie, spróbować się wkopać. Nie wiem, czy nam się uda w ogóle ją znaleźć, ale serio, chciałbym, słuchajcie, spróbować znaleźć moją tajną bazę. Z tego powodu, że tam, słuchajcie, miałem jeszcze zostawionych troszeczkę itemków i to nie tak mało. Tylko, słuchajcie, nie wiem, jaka szansa jest na znalezienie... No chyba nie! Czy ja... Słuchajcie, właśnie straciłem kilo z Fortuną 3 Mendingiem F... Okej, słuchajcie, zostawiam tą bazę w świętym spokoju, już na zawsze, nie będę jej nigdy ruszał. Naprawdę, słuchajcie, jakby... Nie, no dobra, na live jeszcze będę jej szukał. Na live będę jej szukał, ale... Naprawdę, Kilof? Naprawdę mu... Ja w to po prostu... Dobra, pokażę wam... No to teraz ja mam... Dobra. Chwila, moment, bo naprawdę teraz to się już pogubiłem. No co tutaj się, słuchajcie, dzieje? To ja po prostu w to nie wierzę. Muszę, słuchajcie, wziąć swój teraz zapasowy jakiś kilof, nie wiem, z Silktaczem czy z czymkolwiek innym. I chciałbym wam pokazać moją nową tajną bazę, dlatego że tamta tajna baza została prawdopodobnie odkryta, podczas gdy właśnie któryś z chłopaków, słuchajcie, zajął się ogarnianiem tego więzienia. No ja jakby naprawiłem cały szkielet tego więzienia, ale tutaj wszystkie mury i tak dalej wokół ktoś się tym zajął, Agentix albo Elvis, i właśnie prawdopodobnie odkryli moją tajną bazę, która była widoczna gdzieś, słuchajcie, tam. Dlatego stwierdziłem, że zrobię nową tajną bazę. Jako że zamieszkaliśmy na nowo w Milionowicach, to fajnie po prostu byłoby się tym zająć i zrobić bazę, w której będę mógł schować wszystkie moje tajne itemy. No bo jeżeli oglądaliście właśnie odcinek z Bobo, no to Bobo wysadził mi skrzyneczki i tam wszystko praktycznie umarło. I teraz tak, słuchajcie, tutaj mamy zejście do właśnie tajnej bazy. Niestety, ale słuchajcie, trzeba będzie nosić przy sobie cobblestone, żeby słuchajcie to sobie chociaż nie no, noszenie kobla, no bez przesady, to nie jest aż taki problem, no. Chodzi o to, że słuchajcie, tutaj nie ma jeszcze wejścia żadnego pistonowego, po prostu są cztery klocki kobla, które musisz rozkopać, żeby wejść, i cztery klocki kobla musisz postawić, żeby się zamurować. I teraz tak. Na live'iku zrobiliśmy to w 45 minut, baza oczywiście nie jest skończona, ale bardzo, bardzo wam się podobała, więc słuchajcie, wy jako widzowie, którzy albo oglądali live'a, albo nie oglądali live'a, napiszcie teraz w komentarzach po zobaczeniu tej bazy w skali od 0 do 10, na ile podoba wam się tam ta baza. Tajna baza oczywiście, o której na razie nikt nie wie poza wami. Mnie się ona podoba w skali od 0 do 10 na jakieś 9 albo 9,5, ale wy słuchajcie, ocencie jak wy to widzicie. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie najładniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Okej. Może nie jest jakaś wielka, nie jest spektakularna, ale słuchajcie, robiliśmy to 40 minut. Niby 45 minut live, ale tak naprawdę przez dobre 10 minut to czytałem dotacje albo latałem po itemki, więc tak naprawdę to przez 30-40 minut to budowaliśmy. I wydaje mi się, że wyszła ta baza naprawdę przeepicko i zdecydowanie jest najładniejszą rzeczą, którą w ogóle ever stworzyłem. Na pewno jeszcze można ją bardziej rozbudować, można słuchajcie zrobić tutaj drabinkę w dół i tak dalej, i to na pewno uczynimy. Tutaj mogłaby się lać lawa zamiast też tego lodu, bo też tego lodu jest dużo. Wszystko sobie ogarniamy, tylko wiecie, jak na pół godziny roboty, no to po prostu to nie jest najwięcej czasu. I słuchajcie, teraz tak, na pewno chciałbym do tej skrzynki odłożyć sobie, słuchajcie, lód. Chciałbym tutaj magazynować lód. Mimo że to jest tajna baza, to jakby wiecie, fajnie, żeby tutaj też w tej tajnej bazie były po prostu potrzebne ci itemki. Tutaj będzie szkło, a tutaj, słuchajcie, będziemy trzymać bloki kwarcu. Dokładnie tak, bo jednak one będą tutaj najbardziej potrzebne do budowy dalej tej bazy. I ewentualnie, słuchajcie, jeszcze latarenki i ewentualnie jeszcze właśnie drewno. Teraz tak, chciałbym, słuchajcie, w ogóle w tej tajnej bazie fajnie by było trzymać się różne itemy. Wiecie co, może nawet kobla sobie tutaj faktycznie wrzucimy. Chciałbym, słuchajcie, teraz udać się po moje tej najdroższe itemki i po prostu je tutaj przynieść. Dokładnie tak, bo powinienem był to zrobić już dawno temu, a ja po prostu o tym zapomniałem i to olałem. Czekajcie, to sobie wyrzucę, to sobie wyrzucę, to sobie wyrzucę, to sobie też wyrzucę. Dobra, idziemy, słuchajcie, po te najcenniejsze itemy. Przeniesiemy je sobie właśnie teraz do tajnej bazy. Nie mówię, że będziemy robić tam, słuchajcie, dom i magazyn. Jakby nie, tylko chodzi o to, żeby tam trzymać takie perełki, takie, no, no zaraz zobaczycie, no właśnie, żeby tam trzymać, o, takie rzeczy, słuchajcie, dokładnie. Tylko wiecie co, może najpierw bym przeniósł samo złoto. Dlatego, że, słuchajcie,
słuchajcie, trochę złotych rzeczy mogę mieć tutaj, więc fajnie by było przenieść najpierw właśnie te rzeczy ze złota. Więc czekajcie, weźmiemy sobie tak, weźmiemy sobie teraz tak i tutaj, słuchajcie, tego złota było całkiem sporo. Złoto diaksy, o, tak, no te żelaza, wiecie, takie bardziej surowcowe rzeczy, aniżeli te jakieś książeczki. Czekajcie, co jeszcze? Może te pryzmaryny wezmę sobie, bo one wyglądają całkiem fajnie. Szlam sobie wezmę, czyli slimy. Drewienko to na razie nie. Tutaj mamy żelazo, diaksy, mamy name taga, łopatę od Bobo. No i tutaj chyba już nic ciekawego. To czekajcie, na razie sobie przeniesiemy to. Odłożymy sobie do jakiejś takiej najcenniejszej skrzyneczki i ewentualnie potem będziemy się... Skotek? Myślałem, że to jest lis. Lol, myślałem już sobie, że skąd lis się tutaj urwał. No ale dobra, to na szczęście nie był lis, więc całkiem spoko. Dobra, wbijamy się tutaj, jestem, słuchajcie, na serwerze samemu, więc raczej mi nic nie grozi. I tutaj, słuchajcie, tutaj będzie skrzynka na złoto. Okej, mniej więcej ogarnięte. W ogóle zróbmy sobie kolejny, słuchajcie, kolejny bloczek, bo możemy. Więc chwila, tutaj, słuchajcie, kolejny bloczek sobie wjeżdża. Teraz tak, tutaj będzie samo złoto i złote itemy. Wydaje mi się, że złote itemy też mogłyby tutaj być. Tutaj, słuchajcie, niżej będą same diaksy, więc chyba całkiem spoko. I tutaj mogłoby być żelazo. Jeszcze tutaj mogłyby być żelazne takie itemy, więc całkiem spoko. A teraz cała reszta, słuchajcie, tych takich drogich rzeczy, tylko typu to, właśnie to. Możemy sobie odłożyć tutaj w to miejsce. I to będą trzy nasze jakby najdroższe skrzyneczki, a reszta to, wiecie, przykładowo z książki, jakieś zepsute zbroje, nie wiem, co to robi kobl, jakby zostawmy tego kobla, on tutaj jest niepotrzebny, ale w tych innych skrzyneczkach po prostu będą takie troszeczkę mniej potrzebne, znaczy mniej potrzebne, mniej cenne, mniej wartościowe rzeczy, nie wiem, na przykład grzyba możemy sobie tam schować, bo ogólnie będę trzymał, wiecie, jakiegoś kobla, dirta, jakieś tam resztki węgla w domku, ale fajnie by było, słuchajcie, zająć się na przykład właśnie takimi książeczkami, serio, to jest idealna książka na kilof, to w ogóle będę mógł sobie naprawić kilof. No i słuchajcie, gdzieś trzymać to ewidentnie trzeba. No po prostu gdzieś to trzeba trzymać, bo inaczej po prostu będzie przypał. W ogóle tą łopatę, słuchajcie, możemy sobie naprawić w kowadle. Możemy sobie właśnie teraz wziąć to. Mamy, słuchajcie, kozackie łuki. Naprawdę jakby o to trzeba zadbać. O to ewidentnie, słuchajcie, trzeba zadbać, bo potem się skończy w taki sposób, że wiecie, tu mi zniknie książeczka, tu mi zniknie łuk, no i tak dalej, i tak dalej. I to będzie, słuchajcie, tak postępowało i nagle się okaże, że Abera nie ma nic. Znaczy, serio, to jest bardzo możliwy scenariusz, więc jakby wolałbym tutaj jednak dbać trochę o swoje rzeczy. O, czekajcie, tutaj mamy jeszcze złoto, więc na pewno, słuchajcie, odłożymy sobie to. Weźmiemy sobie książeczki zamiast, słuchajcie, węgla, zamiast dirta. Pryzmarynę, słuchajcie, mamy. Mamy pryzmarynę, tylko nie pamiętam, jak się robi z tej pryzmaryny te bloki. To wy, słuchajcie, moglibyście mi napisać w komentarzach, dlatego że mamy, słuchajcie, właśnie takie pryzmarynowe bloki, ale są też takie wyszlifowane. Więc napiszcie, jeśli wiecie, jak je zrobić, bo ja próbowałem chyba połączyć 4 i połączyć 9 i mi jakoś tak nie wychodziło. Możemy sobie to za sekundę przetestować jeszcze raz, ale jakoś ja to próbowałem i to mi nie wychodziło. Patrzcie, to nie wychodzi i to też nie wychodzi, więc musicie mi, słuchajcie, powiedzieć, jak to się robi, żeby, słuchajcie, uzyskać właśnie prismarine bricksy. Może to trzeba przypalić? Nie wiem, na razie, słuchajcie, nie będę się tym przejmował. W każdym razie, słuchajcie, tutaj wrzucimy sobie jeszcze resztę złota, tylko zróbmy sobie słuchajcie, kolejne bloczki. Niech one tutaj właśnie będą bloczkami. Nie ma co, słuchajcie, sztabek trzymać, bo mamy ich całkiem sporo i potem one będą wadziły. Po prostu będzie ich za dużo, jakby że za dużo miejsca będą zajmowały. Więc czekajcie, zrobimy tak, okej. Mamy kolejne 14 bloków, więc wrzucam sobie 14 bloków tutaj. Teraz zrobimy sobie cyk, okej, ogarnięte. I teraz tak, na pewno, słuchajcie, chciałbym tutaj trzymać kowadło w jakimś miejscu. Zastanawiam się tylko, gdzie. To wygląda całkiem nieźle. To miejsce wygląda całkiem spoko na kowadło. Albo tutaj. Dobra, na razie postawimy, słuchajcie, tutaj. Niech ono tutaj zostanie. I teraz tak, to są 3 levele, a tutaj jest 7. To na pewno, słuchajcie, możemy sobie naprawić tą łopatę, żeby już mieć jedną na dobre i na złe. I teraz tak, książeczki, słuchajcie. Takie, te tańsze jakby książeczki, nie takie, sobie tutaj właśnie powrzucam na razie. One mi się, słuchajcie, teraz tutaj nie przydadzą, bo mogłyby być w sklepie, ale wolę, słuchajcie, mieć po prostu książeczki tutaj ze sobą. Serio, jakby dużo bardziej wolałbym mieć książeczki tutaj ze sobą. Niektóre oczywiście, nie? Te cenniejsze, na przykład Curse of Vanishing, mogłyby serio tutaj zostać. Mamy, słuchajcie, tutaj tornsy. Tornsy na pewno też trzeba będzie, słuchajcie, wykorzystać. Mendingi mogłyby być tutaj, bo mendingi też są całkiem, słuchajcie, drogie. Curse of Vanishing, kolejny Curse of Vanishing i Protection. Dobra, to są mendingi, to są piercingi, Swapping Edge, Fire Aspekty.
Znowu, czekajcie, tutaj były dwa piercingi, to możemy sobie dać tutaj, 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 dobra, tutaj są właśnie te Sweeping Edge i Fire Aspect. Okej, okay. I mamy, słuchajcie, tą jedną drogą, to tą jedną drogą, tak szczerze mówiąc, wpakowałbym tutaj, żeby po prostu o niej nie zapomnieć. Serio, tak mi się wydaje, że to będzie dużo, dużo lepszy motyw. I mamy dodatkowo, słuchajcie, tutaj takie dwa łuki i dwie wędeczki. Dobra, wydaje mi się, że, słuchajcie, to co najważniejsze, to tak naprawdę poprzenosiliśmy. Okej, okay, można by, słuchajcie, tutaj poprzenosić znacznie, znacznie więcej rzeczy, ale wydaje mi się, że tak naprawdę co najważniejsze to zrobiliśmy, bo tak jak mówię, jeśli będę mieszkał z Bobo, to fajnie by było, żeby te rzeczy były zabezpieczone. Poza tym, słuchajcie, nie było mnie w Milionowicach przez 10 dni. Nie wiem, co chłopakom mnie odbije. Oni, słuchajcie, nie wiem, jakoś tak strasznie podniecali się, że ja mam dużo złota i w ogóle. Ja nie wiem, słuchajcie, jakie oni mogą mieć intencje, czy złe, czy dobre. Więc, słuchajcie, przezorny zawsze ubezpieczony. Wolę trzymać te rzeczy w ukryciu. No i tak jak mówię, jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, dlatego że codziennie są filmy, codziennie są live'y i wydaje mi się, że live'y warto obserwować ogólnie właśnie z tym dzwonkiem, jakby kanał, bo jakby ja zapisów live'ów nie robię, więc jakby warto obczaić, a tak jak mówię, rozbudowujemy sobie ten lodowiec, on będzie, słuchajcie, przepotężny, ja bym chciał, żeby to wszystko, słuchajcie, było tutaj wielkim, wielkim lodowcem, więc obserwujcie na bieżąco i tylko przypomnę, że jeśli chcielibyście mieć kozackie właśnie itemy z mojego sklepu, ze sklepu www.abra.ty, to wpadajcie w pierwszy link opisu, tutaj akurat mam na sobie bluzę, jak sami widzicie, ale są także koszulki, podkładki, są wzory z maciochem, więc tak naprawdę wydaje mi się, że całkiem fajna sprawa. Wpadajcie w pierwszy link opisie www.abra.ty, a tymczasem, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już jutro i w sumie jeszcze dziś na live na kanale Abra Minecraft, więc do zobaczenia, eleczko i yo!